Witam Ty Wichu 1993, to jest kolejny odcinek Minecrafta sezonu 7, więc w tym odcinku zrobimy najważniejszą automatyzację ever. Będą to inscribery. Zrobiłem 4 inscribery, chociaż potrzebne są tylko tak naprawdę i 2 by wystarczyły w zupełności, ale zrobimy to jeszcze lepiej. Więc tutaj przygotowałem pomieszczenie na zrobienie kolejnych tutaj Void Minerów. I teraz dlaczego po prostu nie ulepszę tego lub tego minera na tier 2, 3, 4? Ponieważ będę mógł wtedy ustawiać lensy. Na przykład ustawię lens tutaj, żeby dostawać większość rzeczy, żeby to był iron na przykład. Tutaj na przykład będzie gold, tutaj będzie na przykład diament. I tu na przykład będzie, no nie wiem, sertus, a tu coś. Coś, co się przyda. No, dlatego będzie tutaj więcej tych Void Minerów. To będzie wymagało bardzo sporej produkcji energii, no ale jakoś sobie poradzimy. Okej, okay, więc tutaj będziemy robić nasz system inscriberów, czyli musimy najpierw sprawdzić, jak wyglądają gniazda, inputy do tego, więc możemy sobie zrobić szybki test. Jak to będzie właśnie wyglądać, więc wywalimy to i potrzebuję skrzynki, więc zróbmy sobie chest. Oczywiście nie mam chesta, ale mamy wood. Raz, dwa, dobra, zróbmy sobie kilka. Okej, okay. Zróbmy sobie jedną skrzyneczkę. Tak, i jeszcze potrzebuję item ducty. OK, i możemy sobie przetestować, jak wygląda wejście, więc ustawmy skrzynię tu. Mamy tutaj jedną stronę, tu mamy drugą stronę i tu mamy trzecią, która będzie połączona z tą stroną. Ustawimy wszystko na insert, ustawimy tutaj też na insert i zobaczymy, jak to wleci do tego. Extract, always active. Więc boom, up, insert i tutaj mamy boom, always active i always, jest, dobra. Czyli teraz jeżeli wrzucimy tutaj, załóżmy, bo to będzie przy produkcji tych, teraz muszę, potrzebuję paru rzeczy, silicon, okej. Okay. Tutaj potrzebuję też jeden, na razie postawię silikon i silikon press, który jest w moim kalkulatorze flawless storage silikon, ok, więc tak to się robi. Ok, mamy to, potrzebujemy jeszcze iron, nie, redstone i jakiś ten, ale zobaczymy na razie z tym. Więc wrzucimy to i to. I to nie leci nigdzie, bo nie masz, poleciał wszędzie redstone, okej. Okay. No dobra. Więc jeżeli tu wyłączę to, to poleci wszędzie, tylko nie na środek. Czyli każda strona tutaj liczy się i chcę jeszcze sprawdzić jedną rzecz, bo jak już to sprawdziłem, to chcę jeszcze sprawdzić jedną rzecz, czy jeżeli to będzie z boku, to czy nam wrzuci redstone. Tak, dobra, sprawdziłem co chciałem, super. Super, super. Teraz postawimy to gdzieś, gdzie ma dostęp do tej sieci tutaj. Może w tym miejscu, a może i nie w tym miejscu. Bym musiał kolory zacząć robić. Tutaj będzie za dużo kanałów. Tutaj nie. Tutaj też nie. O, ale tutaj może być. Nie musi to być na podłodze. Raz, dwa, niech pomyślę. Nie, to tu nie będzie mogło być. Już będzie mogło, ale
Nie będzie mi pasować. Ojeju. Dobra, to tymczasowo wywalimy to. W ogóle ten cable tu musimy zrobić. Dobra, po prostu postawmy to tutaj. Na tą chwilę. Więc inscriber będzie musiał wrzucić, bo zawsze jest silikon, jest potrzebny tylko do tworzenia silikon procesorów. Dodatkowo robienie w tych circuitów wymaga redstone'u, silikon procesora i tego danego, wiecie. Więc jedna rzecz będzie bardzo prosta, a dwie rzeczy będą bardzo trudne. Okej. To by było wtedy coś takiego. Jeżeli postawię to tu, no to będzie od dołu wrzucać nam tu silikon, ale tu nie może, musi od boku wrzucić. Aj. Więc tu będzie silikon leciał, a tu będą pozostałe rzeczy. Czyli tu będzie zawsze musi redstone być wrzucony i redstone by był tutaj. Jakby to zrobić najlepiej? Okej, więc to będzie tak, mamy tutaj, bo zapomniałem o tym, że musimy jeszcze to zrobić, więc tu będziemy właśnie robić te wszystkie trzy circuity, dodatkowo silikon circuity, silikon, printed silikon, które będzie no, leciało do tych skrzyń tutaj, z tych szuflad, które będą połączone, właśnie nie wiem, nie jestem pewny, czy chcę to zrobić do końca tak, bo storage, basy wymagają kanałów, a ja tych kanałów nie mam na razie. Więc tymczasowo, jeżeli podłączę to tutaj, to zabierze nam cztery kanały z tego miejsca i zasili wszystkie tutaj te maszyny. Więc jak będziemy mieli to, to muszę zrobić tak naprawdę więcej. Może ja tu już ustawię, że zaraz zobaczymy. To jest tak. Na jeden circuit równa się jeden. Ej. O, crafting pattern jest. Jeden circuit to równa się jeden właśnie printed engineering circuit, który będzie wrzucony tutaj. O. Czyli jeżeli na przykład teraz zamówię kolejny ten circuit albo dwa, to one się automatycznie nam tutaj zrobią. O, oh, to musi lecieć tutaj. Trzeba będzie to jakoś zmienić. Nie chciałbym tego stawiać tutaj. Więc zrobimy to po prostu tak. Znaczy 4. Czyli wszystko musi lecieć tutaj w ten sposób. I silicon press, logic press. To jest calculation. Nie, engineering i inscriber. Dobra, czyli to jest tutaj bez zmian. Jeżeli teraz zawołam o to, to teraz powinno się to zrobić. Zrobiło już? No, robi, dobra. Więc to jest gotowe. Ogólnie, cancel.
Teraz kolejne 4 kanały, 3 kanały. Czyli brakuje mi inscriberów jeszcze bardziej. Oho. Nie fajnie. Bardzo niefajnie. Dobra, zrobię wielki grzech. Zrobię Thermal Binder jeszcze jeden poprzez tutaj właśnie to, ponieważ nie chce mi się znowu tego kraftować, a robiłem 4 od razu, to było łatwiej. A jak mam zrobić jeden dodatkowy? Mam dużo mater, więc nie mam problemu. Jeden kochany Thermal Binder robi się. Potrzebujemy jeszcze paru rzeczy. Chyba mam wszystko, ale nie mam wszystkiego. Potrzebujemy, zobaczmy, inscriber. Potrzebujemy stable stone. Wiem, że no, 2 mam tylko. To się robi z bazaltu tego, wiecie, industrialowego, z pachochą lawa. A bym chciał może, nie da się. Ojejujejo, dobra. Będziemy musieli zrobić więcej pachocho lawa. Ile więcej? 2 mam, tak? A może mam bazalt? Bo ja wiem, że trochę więcej tego zdobyłem. Bazalt mam, dobra. Czyli potrzebuję jeszcze raz inscriber. Potrzebuję tego, czyli reinforced. Ojej. Tego to ja na pewno nie mam. Więc co zrobimy? Wood i cobble. Dobra. To zmieniamy sobie na dynamik. Cobblestone i wood. Boom. 4 staki. Wystarczy. Teraz to było. Ojej, to chyba było w tym też kalkulatorze. Dobra, mamy 2 staki. Teraz jestem na pewno w stanie to zrobić. Inscriber. Więc potrzebuję 1, 2, 3, 4. Dobra. Thermal jeszcze to potrzebuję, czyli potrzebuję kolejny iridium, kolejne advanced alloy. Nie mam advanced alloy. Zaraz będę miał. To się prawie robi, prawie zrobiło się, znaczy się. Tu też nie mam advanced alloy. Advanced alloy. Mam 1, to przeskanuję, zobaczymy ile to kosztuje. Nie będzie problemu dorobić, że tak powiem, 2 advanced alloye. Więc to jest. Wow, to było drogie. Ile mam energii? 20 milionów. Mogę to na razie zostawić włączony przez jakiś czas. A jak tam sytuacja z kaktusami? No, kaktusów jest za mało. Ale to raczej wszyscy wiedzieliśmy o tym, że tak się stanie, bo jest za mało garden kloszy. Jeszcze. Wii. I teraz tak, jeden inscriber będzie dodatkowy i on będzie robił wszystkie inne cyrkiuty, czyli tak naprawdę 3 cyrkiuty. I do niego będzie wrzucany zawsze silicon press i zawsze redstone automatycznie i w zależności od tego, co kraftuje, będzie wrzucane jeszcze dodatkowo ta rzecz, nie? Czyli na przykład to będzie robione, bo tu robimy, czekaj, silicon robimy tu, czyli teoretycznie możemy zrobić od razu tutaj taki fajny ten silicon. Ile mam silikony? Nie mam w ogóle silikonu? Mam 50 silikonu, wow. Możemy zrobić tutaj coś takiego, że będzie zawsze wrzucać w to miejsce silikon z systemu i wtedy możemy podłączyć ten silikon do na przykład item ductem, do na przykład tego, co tutaj będzie, czyli w ten sposób. O. I to będzie wtedy wrzucało ten silikon zawsze i zawsze będzie utrzymywało ten silikon tutaj. Jeszcze musimy tylko zrobić jedną rzecz. Jak to było? Czekaj, op. To jeden silikon to się równa jeden ten. Jeżeli tutaj wrzucimy, up, to teraz
W systemie tutaj akurat nie ma silikonu żadnego. A nie, jest jeden. Wow. Jeżeli wrzuciłem ten silikon, to on jest teraz tutaj. I jeszcze musimy zrobić jedną rzecz, żeby system wykrywał to, że nie ma silikonu. O, muszę dokrawić silikon automatycznie. Jakoś to się tam zrobi. Zobaczmy na razie tutaj. To jest prawie zrobione. Tutaj poczekajmy trochę. Jak tam sytuacja 229? Okej. Okay. Jest dobrze. Wszystkie plate'y muszę wrzucić do systemu Applied. Będzie prościej. Up. Będzie dużo prościej. Więc tak, silikon jest najważniejszy, on dostanie wszystkie upgrade'y. Myślę, czy te szuflady zostawić, czy też nie. Czy ja będę z nich korzystał? Lepiej by było szufladę zrobić na dole. Lepiej by było na dole zrobić. Dobra, Advanced Alloy to tylko 3 mili bakety, 4 mili bakety tego, więc nie ma problemu. Mogę zrobić razy 1 i 2, bo tylko tyle potrzebuję. Jej! Mamy u Matter sporo, więc możemy marnować. Nie no, nie możemy marnować, ale możemy. Możemy marnować. A właśnie, zapomniałem. Święta, święta i po świętach. Już nie ma świąt. A, skończyły się. Teraz ten będzie. Nowy rok. Inscriber. Jakieś plany na nowy rok? Bo ja nie. Nic. W tym roku nic nie ma. Nie planuję i siedzę w domu. Jej. Więc mamy kolejny inscriber. I teraz ten. Ten jeden inscriber będzie tworzył wszystko, więc on by był tutaj dobry. Który będzie ustawiony insert oczywiście. I musi być podłączony do tego. Kanałów będzie za mało, ale to za chwilę się naprawi. Może nawet i teraz. Zobaczmy. Nie pokazuje offline, online. No ale dobra. Tutaj energia nie dochodzi? Do tego? Już nie ma... Czekaj, to nie wykorzystuje kanałów, co to ma być. Jakim cudem tu energii nie ma? Może tylko bug graficzny? Nie. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Więc tu będzie leciał ten interfejs. Dorobimy interfejs jeszcze jeden. I teraz możemy oczywiście mieć takie interfejsy. Płaskie, ale ja lubię takie. Uwielbiam takie. Czasami się tamte przydają bardziej, ale te są ogólnie dla mnie najlepsze. Żeby nie było. Mogę wykorzystać to w tym miejscu. Ten interfejs. Ok. Czyli to będzie zawsze leciało w środek. Jest źle. Niedobrze, nieźle. Niedobrze, nieźle. Nieźle. A może dobrze. Nie wiem. Nie wiem, czy... Musiałbym przetestować to. Mam jakieś tutaj te. Jestem pewny. Gdzie to jest? O, jest. Więc to wymaga tego. Sobie zrobimy krot trochę. I jeszcze wymaga redstone'u. Moje zakłopotanie wynika z tego, że nie wiem, co się stanie, jeżeli silikon będzie na górze, bo ma, jest na górze i to by było wtedy tutaj, ale to nie może być tutaj. Musi być na dole. I tu musi być redstone. Czyli... Czyli...
Czyli to by musiało być tu. Albo na górze. Albo tu. No. Ojej. Dobra, zróbmy to tu. Ups. I teraz chciałbym wtedy podłączyć to tu, chociaż to jest bardzo bebe. Kłuje mnie to. Czy mogę to zrobić inaczej? A że to by poleciało w górę? Nie, kanały. Chyba, że mógłbym, ale nie, to też nie. To też nie jest dobry pomysł. Właśnie, zrobiłem tutaj to. Always active i leci. Dobra. Więc tu będą te rzeczy. Czyli pierwszy test, a jeszcze redstone musi być. Oj, tutaj się aktualnie przyda export bus, potrzebujemy logic procesor. Dobra, musimy zrobić, mamy logic procesory. Mamy te złote tutaj w Octo Craftingu? Mamy. Dwa. Co, nie? O, ty robisz no tak. Gdzie to jest? Jezu, nie kupi myszki. Dobrze, że nie skraszowało nic. Czemu ja w ogóle miałem atomik ten w jakimś punku? Już nie wiem, co robię. O! Co to jest? Przypadkiem nadusiłem guzik delete. Ok, więc export bus został zrobiony i teraz musimy tutaj go podłączyć w to miejsce. O! I teraz oczywiście będzie BB, bo... O! Zahaczyło. No dobrze. Więc teraz musimy tu dać redstone. Żeby tutaj wrzucał redstone i będzie z systemu wrzucał właśnie redstone. Silicon leci stąd, czyli jak tylko będzie w systemie silicon, no to będzie wszystko fajnie. I autocrafting dwóch tutaj procesorów już został zrobiony i przetestujemy go teraz. Czyli chcę dostać logic procesory razy dwa. Boom. I będzie tutaj craftowało. Tutaj zaczyna, że tak powiem, swoją historię i tutaj potem się przerobi w tym miejscu i potem poleci tutaj na dół i ladam, a właśnie jeszcze wyciągania nie mam. No dobra, wyciąganie zawsze jest z przodu, chyba że z tymi item ductami i tym konduitami można inaczej, ale przetestujmy to. Więc jeżeli będzie to i jeżeli będzie jeszcze to, to jeżeli tu ustawimy extract, a tu wstawimy insert, to nam wyciągnie tą rzecz, która była na górze. Nie, ona była z góry? Nie. Ona była na górze. No, to był, a to było na górze, dobra. Czyli tak nie może być. To leci z powrotem tutaj. I wyjście będzie raz, dwa, trzy, cztery. Item dakty potrzebuję. Item dakt. Dobra. Tu będzie jeszcze wyjście. O nie, 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 nie. Wyjście. Właśnie, jak ja zrobić wyjście mam? Czekaj. No. Nie, bo to kanały zabierze. Mógłbym import busy użyć. To będzie straszne. To będzie bardzo bebe. Jak ja mam cię zrobić? Ha. Mam kilka pomysłów, ale jeżeli z tym, to nie wyciągnie z tego. Ja się teraz boję o to.
że to będzie wyciągać z tego slotu. Nie, jest dobrze, jest dobrze. Z przodu jest ok. Z przodu jest ok. Jak ja cię zrobić mam? Może podłączę cię jakoś. Tu wyciąga. Masakra. Masakra. Ciebie podłączymy tak. Disable. Insert. Extract always active. Extract always active. Extract always active. Extract always active. To idzie tu. Tu idą silikony, które też muszą być wyciągnięte oczywiście. To i tak lecą do systemu i tak. Tu będą gotowe już rzeczy. To będę mógł zrobić to w ten sposób. Tu wyłączymy to. A tu damy in, out, insert i extract always active. Ja, wszystko dobrze. Bo tylko jedną rzecz będzie wyciągać, to będzie wkładać, to będzie wyciągać. No i gotowe. Chyba. Logic. Nie, jeszcze nie gotowe. Coś się musiał zbugować z tym. Dobra, jeszcze raz spróbujmy. Logic procesory. Chcę zrobić razy dwa. I tam się kraftuje. Tu się za chwilę będzie kraftować. Proszę, działaj. Tak, to działa. Powinno się wyciągnąć. Ok. I powinno polecieć tu. No tu mam logic procesory. Ale coś się zniechalo. Nie mam ani tego, ani tego. Tu jest redstone. A gdzie się podział ten... Gdzie się podział? Tu jest. I to jest w systemie, ale nie leci do tego. Czekaj. Ty nie lecisz do tego, bo... Czyżby nie było już połączenia? Pewnie tak. Okej, okay, zrobiłem autocrafting smart cable, żeby właśnie tutaj już wiedzieć mniej więcej, ile kanałów jest, bo teraz trochę się pogubiłem, więc zrobimy sobie, nie wiem, z 20 możemy zrobić, nie, bo nie mamy wełny, ale możemy zrobić, nie wiem, z 15. Albo... 12. Więc to się zrobi. Lada moment. No, trochę wolno tworzy. Będzie trzeba ulepszyć autocrafting. Wrzucając tutaj ulepszacze. No, jak to się nazywało? Akcelerator kart. Więc mamy smart cable. I teraz podłączymy ten smart cable tutaj. Znaczy nie w ten sposób, ale zobaczymy, ile kanałów idzie. Żebym miał pewność, że to jest ok. Tak naprawdę jeden kabel tu wystarczy, ale i tak. Tu już nie potrzebujemy kabla, ale już niech będzie, jak już mamy, więc export bus z powrotem. O nie, tu. Współpracuj. Nie rób mi na złość. Za pierwszym razem jakoś zrobiłeś się dobrze i nie było problemu. O, tak zrobimy.
Dobra, więc to jest podłączone. Redstone leci tu. Więc kanały. Tutaj mamy 4 kanały. Tutaj mamy 4 właśnie interfejsy. Łącznie mamy 5. Czekaj, co? Tu jest jeden kanał. A tu są 3. No, dobrze. Myślałem, że coś jest nie halo. A czemu nie bierze kanału? Czemu nie chodzi do tego interfejsu? Raz, dwa, trzy. Trzy? Coś jest nie halo. Coś tu jest nie halo. Sprawdzę coś. No, pal się. Ha. 4. Czekaj, czemu tu 3 są? Moment. Dobra, po prostu nie ma tutaj kanału, nie dochodzi kanału, bo mamy ogólnie 8 kanałów w tym miejscu. Dlatego będziemy musieli coś z tym zrobić, coś na to poradzić. A jeszcze pamiętacie, jak mówiłem o tym silikonie, żeby zrobić, żeby jeszcze autokraftowało. Wystarczy zrobić crafting card, coś takiego. Ale to zrobimy na końcu. Bo mówię to, ponieważ pewnie nie zdążę tego zrobić. I właśnie przez to, że jest tutaj ten problem. I gdzieś rzuciłem, czy to jest tu engineering logic, tak, to jest chyba tu, a tu jest silikon, dobra, więc potrzebuję ME kontrolery, jestem w stanie w ogóle zrobić, nie mam nic, potrzebuję ile ich? Raz, dwa, trzy by było ok. Dodatkowe 3. No. Wtedy te szuflady są tutaj jakby zbędne, bo będą mi zasłaniać te kanały. Znaczy nie będą zasłaniać kanały, ale inaczej. Będę tu kable prowadził i będą po prostu na drodze. O, tak powiem. Tak dobrze, tak dobrze. No dobra, więc... Muszę jeszcze mieć wgląd, ile tu kanałów idzie. Więc tu mamy też 8 kanałów, bo tu jest jeden, tu jest drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. On, tu akurat 8 kanałów. A tu jest... No, 6, no, tu jeszcze da radę. Więc tego z góry nie możemy podłączyć. Chyba że zrobimy dense cable. To jest jeden z rozwiązań. To jest jedno z rozwiązań, gdzie nie musimy robić kolejnego kontrolera. Dense cable jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Więc dense cable wymaga od nas... Czy to był smart cable? Dense cable wymaga od nas... Covered cable. Dobra, to zrobimy. Dobra, wiecie co? Skończę w tym miejscu odcinek, bo jeszcze muszę go nagrać, bo nagrywam go rano. Pójdę teraz wełnę zdobyć i po prostu zacznę kolejny odcinek dalej nagrywać i tak dalej, więc to będzie na tyle w tym odcinku. Będzie to... Tak, w następnym odcinku skończymy tam autocrafting na 100% i wtedy możemy zrobić drugą rzecz. Dobra, tak więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i idę nagrywać dalej. Pa, pa!